Bois de Saint-Exupéry, którego znamy z pięknego dzieła Pana Książę w innym swoim dziele zatytułowanym Ziemia, Ojczyzna Ludzi, opisuje historię Pirameta, pilota. Minęło 50 godzin od Twojego zniknięcia podczas przelotu nad Andami zimą. Przez 5 dni badaliśmy z samolotów to nagromadzenie gór i nie mogliśmy nic odkryć. Straciliśmy wszelką nadzieję. Nawet przemytnicy, ci bandyci gotowi do każdej zbrodni dla 5 franków, odmówili udziału w ekspedycjach ratowniczych na stokach gór. Oficerowie ci bliscy również radzili nam zamiechać poszukiwań. Kolega wasz, jeśli nawet wyszedł cało z katastrofy, nie przeżył nocy. Kiedy noc napotka tam człowieka, zamienia go w sopel lodu. I wreszcie 7 dnia otrzymuję wieść, że Pirament żyje, że został odnaleziony. Jak w ogóle doszło do tej lotniczej katastrofy? Wstępujące prądy powietrzne wprowadzają niekiedy pilotów w dziwny i niepokojący stan. Silnik funkcjonuje sprawnie, ale samolot opada. Pilot odciąga samolot, by odzyskać wysokość. Maszyna traci szybkość i staje się bezwładna. Opada ciągle. W wysokich górach wszystko jest dziwne. Relacjonuje później wypadek z Minomet. Schwytany natychmiast wypuściłem z rąk stery, czepiając się kurczowo siedzenia, żeby nie dać się wyrzucić z kabiny. Wstrząsy były tak gwałtowne, że ramienie wbiły mi się w ramiona i omal nie pękły. W dodatku oblodzenie unieruchomiło wszystkie instrumenty kontrolne i jak kapelusz stoczyłem się z 6000 metrów na 3500. Na tej wysokości zobaczyłem czarną, poziomą powierzchnię, która pozwoliła mi wyprostować samolot. Był to staw. Rozpoznałem go. Laguna Diamant. Krążyłem więc wokół laguny na wysokości 30 metrów, aż do wyczerpania benzyny. Po 2 godzinach wylądowałem kapotując. Kiedy wydobyłem się z kabiny, wichura mnie przewróciła. Ledwo zdołałem stanąć na nogi, przewróciła mnie znowu. Nie pozostawało mi nic innego, jak wślizgnąć się pod samolot i wykopać sobie legowisko w śniegu. Owinąłem się w worki pocztowe i przez 48 godzin czekałem. Potem, kiedy zawierucha uciszyła się wreszcie, zacząłem iść. Szedłem 5 dni i 4 noce. 5 dni i 4 noce. I przeżył. I opisuje dalej, relacjonując swoim przyjaciołom, jak to wyglądało dzień po dniu. Opisuje, co było tym motorem napędowym, co go mobilizowało do tego, by się nie poddać, by, jak określił, stawiać konsekwentnie po jednym kolejnym kroku. Pirament mówi, myślałem o żonie. Moja polisa ubezpieczeniowa ochroni ją przed nędzą. Tylko, że był w tym wszystkim jeden ważny szczegół. W wypadku zaginięcia śmierć prawna następowała dopiero po 4 latach. Leżał wówczas na brzuchu na stromej pochyłości śnieżnej.
I pomyślał, z nadejściem lata ciało stoczyłoby się z całym tym błotem do jednej z tysięcznych szczelin Andów. Wiedział o tym. I wiedział również, że jakaś skała wystaje spod śniegu o dobrych 50 metrów przed nim. I pomyślał sobie, jeśli się podniosę, zdoła może dowlec się do niej. I jeśli mocno przywrę ciałem do głazu, z nadejściem lata mnie odnajdą. Szedł do tej skały, oddalonej o 50 metrów, 2 noce i 3 dni. Ale doszedł jeszcze dalej. I na końcu jego słowa. Niektóre znaki zapowiadały mi już bliski koniec. Oto jeden z nich. Musiałem zatrzymywać się mniej więcej co 2 godziny, żeby rozciąć jeszcze bardziej buty, natrzeć śniegiem nabrzmiałe stopy albo po prostu dać odpoczynek sercu. Ale w ostatnich dniach zacząłem tracić pamięć. Już dawno byłem w drodze, kiedy nagle zdawałem sobie sprawę, że czegoś zapomniałem. Za pierwszym razem była to rękawica. To rzecz poważna na takim mrozie. Położyłem ją przed sobą i wyruszyłem bez niej. Następnie był to zegarek, potem scyzorek, potem kompas. Po każdym odpoczynku stawałem się uboższy. Zrobić krok, bo tylko to uratuje. Jeszcze jeden krok. Za każdym razem ten sam krok powtarzam. Historia Pilameta bardzo mnie poruszyła. Ten człowiek, można powiedzieć, jest odzwierciedleniem tego znanego nam wszystkim przysłowia, że nadzieja umiera ostatnia. On miał tę nadzieję, że dojdzie do miejsca, w którym przynajmniej jego ciało zostanie odnalezione, by została stwierdzona śmierć i by żona mogła uzyskać pieniądze z polisy ubezpieczeniowej, by nie żyła w nędzy, by coś po nim miała. I robił jeden krok i jeszcze jeden krok. Ale chcę też wam przytoczyć jeszcze inną historię, taką już z życia, nie z literatury. W grudniu minionego roku jechałem, by przeżyć swoje rekolekcje kapłańskie. Postanowiłem, że pojadę nie samochodem, tylko pociągiem do Częstochowy, do sióstr Zawierzanek. I w pewnym momencie pociąg zaczyna gwałtownie hamować. Zatrzymujemy się w szczerym polu. Jest taka konsternacja, co się stało. Po 15 minutach ogłoszenie kierownika pociągu, że mamy ponad 2 godziny opóźnienie z powodu wypadku. Więc pomyślałem, jestem księdzem, pójdę zapytać, co się stało, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Pani kierownik pociągu powiedziała, potrąciliśmy człowieka, nie żyje. I jak później relacjonował mi też jeden pan z obsługi tego pociągu, mówi, proszę księdza, ten człowiek mógł mieć ze 40 lat. Stał na torach. Patrzył w oczy maszynisty i czekał, aż ten go przyjedzie. Pociąg pędził ponad 100 na godzinę. Nie było szans, by wyhamował. Tym bardziej, że tam był jeszcze zakręt. I tak sobie wtedy pomyślałem, w jakiej sytuacji ten człowiek musiał się znaleźć. Że stracił wszelką nadzieję. Że był gotowy targnąć na swoje życie. Nie był w stanie uczynić może jeszcze jednego kroku. Tylko tak go wszystko, coś go przygniotło, że zdecydował się na ten krok. Dziś w ostatnim dniu naszej rekolekcji zatrzymujemy się nad cnotą nadziei. Czym jest nadzieja chrześcijańska? Nadzieja jako cnota. My odnajdujemy już podpowiedź w tekstach liturgicznych. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu,
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. A w słowach Herodotusu po modlitwie Ojcze nasz, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nadzieja chrześcijańska jest więc nadzieją na życie wieczne, na zbawienie, a co za tym idzie, na wypełnienie wszystkich najgłębszych pragnień naszej duszy, których nie jest w stanie wypełnić nic i nikt na ziemi. Papież Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi pisze, że prawdziwą, wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg. Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje aż do końca. Być może właśnie tej nadziei zabrakło temu człowiekowi, który rzucił się pod pociąg. Być może wszyscy odmówili mu pomocy. Nie, ale stracił nadzieję. Może nie było człowieka, który by mu wtedy powiedział, że masz jeszcze nadzieję w Bogu. Wiemy dobrze, że pragnienia życia wiecznego, prawdziwego życia, które jest całkowicie i bez zagrożeń, w całej pełni po prostu jest życie, tego pragnienia nie jest w stanie zaspokoić nic i nikt na ziemi, tylko Bóg. Ale czy to znaczy, że mamy teraz odrzucić wszystkie nasze, te ludzkie, drobne nadzieje, którymi żyjemy? Nie. Papież Benedykt kontynuuje, że potrzebujemy małych i większych nadziei. Jednak bez wielkiej nadziei, która musi przewyższać pozostałe, są one niewystarczające. Tą wielką nadzieją może być jedynie Bóg, który ogarnia wszechświat, który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć. Bóg jest fundamentem nadziei. Nie jakikolwiek Bóg, ale ten Bóg, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas aż do końca. Piękne wyznanie nadziei wybrzmiewa z dzisiejszego psalmu. Ty jesteś, Boże, moją ucieczką. Pokładam ufność w Tobie, Panie. Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. I tak jak my pokładamy nadzieję w Bogu, siostry i bracia, to Pan Bóg też ma nadzieję co do nas. Tak, ma nadzieję. W opisie męki Pana Jezusa mamy do czynienia ze słowem, które wypowiedział na chwilę przed śmiercią. Jedno słowo. Pragnę. To nie było tylko zakomunikowanie pragnienia fizycznego, pragnienia wody. Powiedział tak, aby się wypełniło pismo z psalmu 22. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przybiera do podniebienia. Ale ojcowie Kościoła wskazują nam, że to Jezusowe pragnę ma jeszcze inne znaczenie. Święty Bernard pisze: o Panie, czego tak pragniesz? Waszej wiary, waszego zbawienia, waszej radości. A święty Augustyn pyta: czego pragniesz, o Panie Jezu? I odpowiada: Twoje pragnienie, Jezu, dotyczy mojego zbawienia. Twoim pokarmem jest moje odkupienie. Zatem miej nadzieję na zbawienie. Bo Jezus sam pragnie Twego zbawienia. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz przywołuje scenę z filmu wojennego O jeden most za daleko. Ma być wielka bitwa, wiadomo, że poleje się krew. Będą setki trupów. Młody chłopak podchodzi do oficera i mówi: Panie oficerze, niech mi Pan jedno obieca.
Co ja mam Ci obiecać? Że nie zginę w tej bitwie. Ale jak mam Ci to obiecać? Przecież wiadomo, będą setki trupów, dojdzie do kotłowaniny, możesz zginąć. Niech mi Pan obieca, że nie zginę, bo ja się boję. A on na to, dobra, obiecuję Ci, nie zginiesz. Machnął ręką i poszedł. I po bitwie widzimy sierżanta, jak w poprzek linii frontu pędzi drogą przez las pośród zabitych. Odszukuje porucznika, zabiera bezwładne ciało, kluczy pod strzałem między drzewami, dowozi do swoich i ryzykując sąd wojenny, zmusza pistoletem pułkownika chirurga, by wyjął z potwornie okaleczonej głowy odłamek. I dopiero wtedy dowiadujemy się, że kolający został uratowany wbrew wszelkim nadziejom. Jezus będzie Cię nosił na rękach. Będzie ryzykował wszystko, żebyś tylko żył. Żebyś tylko żył. Bo On Ci to na chrzcie obiecał. Pójdziesz do Niego. My tak bardzo staramy się przez całe życie, żeby tam nie trafić, a On się ubiera. Pójdziesz do Niego, bo ja Ci to obiecałem. Dlatego dziś trzeba nam się modlić o nadzieję. Nasza wiara i nasza miłość, jeśli nie będą wzmocnione nadzieją, też nie będą w stanie się rozwijać. I tutaj, co się stało inspiracją do takiego tematu. Pewnego dnia otrzymałem artykuł, do którego odnośnik podesłał mi ksiądz proboszcz, ksiądz Wiesław. I tam przeczytałem, że wiara jest wzrokiem, miłość stelem, a nadzieja skrzydłami. I z całą świadomością mogę powiedzieć, że możesz być człowiekiem, który mówi, jestem wierzący. Możesz nawet być zdolny, kochać Boga i bliźniego, ale jeśli nie będziesz pielęgnować w swoim sercu nadziei, jeśli nie złożysz rzeczywiście w Bogu, to wiara i miłość mogą okazać się niewystarczające. Przecież czasami naprawdę ludzie wydają, którzy się wydają, że są blisko Boga, są w stanie odebrać nawet sobie życie, bo nie mają nadziei. I dlatego trzeba nam się modlić o nadzieję, byśmy jej sami nie utracili, ale też modlić się za tych, którzy tej nadziei nie mają. A prawdziwą i jedyną nadzieją pewną jest Bóg, który w Chrystusie nam grzeszy, otwiera niebo. A jeśli potrzebujemy przykładu osoby, która żyła wiarą, nadzieją, miłością i te wszystkie trzy cnoty doszły do szczytu w jej życiu, tą osobą jest Maria. Zawsze wierząca, ufająca, kochająca i nie tracąca nadziei nawet w najtrudniejszych chwilach swojego życia. Matko wiary, Matko nadziei i Matko miłości. Módl się za nami. Amen.